witaj, 12 sierpnia w poniedziałek. Ciśniemy na maksa, ruszamy dupę, nie poddajemy się, robimy swoje i nawet więcej. Bardzo magiczny dzień, ponieważ wszystkie plany, które były dzisiaj ustalone, wzięły po prostu w łeb i większej rzeczy nie wyszły, więc trzeba było je po prostu pozamieniać. Dlatego jest godzina już prawie w pół do 21, w pół do 9, a ja robię pewne rzeczy, których nie miałem robić, no nieważne. Pozamieniałem je, teraz je tworzę, kończę już. I tak po prostu czasami bywa, że trzeba dostosować się do danej sytuacji, danych zmian, żeby tego czasu nie tracić, natomiast robić to, co trzeba w danej chwili zrobić. Pięknie to powiedziałem. Dobra, za chwilę Wam coś pokażę. Dzisiaj będzie króciutki taki vlog z tego dnia, z wieczoru tak naprawdę. Pokażę Wam za chwilę naszą stronkę, którą żeśmy udoskonalili. Ona już była stworzona jakiś czas temu, została udoskonalona, jeszcze tam będą pewne poprawki, różne zmiany, natomiast na dzień dzisiejszy wygląda tak, już Wam pokazuję, Future Business 21 wieku, tu jeszcze będzie logo, wygląda tak, ona jest troszeczkę zrobiona w sposób humorystyczny, ponieważ wszystkie strony są bardzo poważne, mamy naszą ekipę tutaj wrzuconą, głównych architektów naszych usług biznesowo-marketingowych. Możecie sobie wejść, zobaczyć, jak ona wygląda. Future Business 21 wieku.com. Tu widzicie. Tu nazwa. Także zapraszam, możecie sobie zobaczyć, zapisać się do nas na newsletter, jeżeli macie jakieś problemy, zapytania w sprawie automatyzacji, w sprawie usług biznesowych, marketingu, to walcie śmiało, na pewno Wam odpowiemy. No i tak jest, tutaj będzie jeszcze logo dorzucone, ale to nie dzisiaj się spacer z kuzynką, z jej psem, fajnymi drogami właśnie w lasach pod Rumią, tam gdzie ona mieszka. My się raz do roku umawiamy właśnie na takie długie spacery kilkugodzinne, świetna sprawa, także polecam. A niestety pogoda była do dupy, a jej pies jest chory i nie może po prostu w deszczu chodzić, bo problemy z uszami, ma leczone uszy, nie może mieć, nie może jemu po prostu, to jest Rysiu, Ryszardowi, nie mogą zamoczyć się uszy, więc no ja byłem w drodze do niej, niestety musiałem wrócić po prostu, no tak wyszło jak wyszło i zostało odwołane. Nasza duża przygoda po prostu w lesie, no i w związku z tym, że wczoraj duże rzeczy nadrobiłem, dzisiaj, żeby ten czas zapełnić, to trzeba było pewne rzeczy inne zrobić, żeby czas nie stał, żeby się nie marnował przecież, prawda? No, dlatego dzisiaj właśnie ten vlog, specyficzny vlog, bardzo późno jest nagrywany, jest już przez wpół do dziewiątej. No ale trzeba po prostu tak zrobić, dużo rzeczy było robionych w związku z naszymi usługami, z tajemniczym kolegą, który będzie właśnie współpracował ze mną w usługach biznesowych i marketingowych. I za chwilę Wam pokażę tą stronkę, którą żeśmy dzisiaj modernizowali, która powstała jakiś czas temu. No i tyle. Taki wieczorny vloczek. Pogoda dzisiaj też taka do dupy, ciśnienie niskie, że chce się spać, no ale cóż, tak dzisiaj było, tak trzeba było po prostu zrobić, no i po prostu
chciał. Dużo rzeczy, które były zaplanowane, po prostu wzięło w łeb. Taki dzień po prostu związany też z pogodą. No i trzeba było pewne rzeczy robić, a w związku z tym, że trzeba było przeorganizować pracę, to pewne sprawy godzinowo zostały pozamieniane i dlatego o tej porze większość rzeczy nagrywam właśnie na vloga. Jest już późno, przy światełku nagrywam, no ale takie życie, prawda? Życie biznesmena, no właśnie, dobra. Ja za chwilę kończę. Dzisiaj króciutki vlog. Widzę, że znowu Pokémony się schodzą. Pora na Pokémony. Także trzymajcie się, ciśniemy na maksa, ruszamy dupy i nie załamujcie się tym, że są zmiany. Jeżeli są zmiany, to świetnie, bo wtedy mózg lepiej pracuje, nie jest statyczny i nie jest przyzwyczajony do tego samego, do stagnacji tak naprawdę. Jak się mózg zmienia, to on jest bardzo dopasowany do danej rzeczywistości, która w danej chwili jest. Potrafi się szybko zmienić, jest po prostu elastyczny i o to chodzi. Dobra, kończę, na tyle. Widzimy się jutro, dzięki, że jesteście. Trzymajcie się.